Wiceszefowa Polski 2050 Paulina Henik-Kloska. Minęła właśnie 17. Zakończ tę agresywną wojnę. To usłyszał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow od amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena. Obaj spotkali się przy okazji szczytu G20 w Delhi. I była to pierwsza ich rozmowa twarzą w twarz od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Więcej o tym spotkaniu reporter Radia Z Jacek Czarnecki. Jacku, czy były jakieś ustalenia? Z tego, co mówią nieoficjalnie amerykańscy dyplomaci, po prostu odbyła się krótka rozmowa, ale już samo to jest wyjątkowym wydarzeniem, bo do takiego spotkania doszło po raz pierwszy od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Amerykański dyplomata poza sprawą pomocy Ukrainie wyraził nadzieję na zmianę postawy Rosji i możliwość doprowadzenia do sprawiedliwego i trwałego pokoju, ale też poruszył sprawę uwolnienia skazanego w Rosji za szpiegostwo amerykańskiego biznesmena oraz namawiał Rosję do powrotu do zerwanego niedawno układu o kontroli zbrojeń strategicznych. Amerykańscy dyplomaci przyznają nieoficjalnie, że nie zanosi się na zmianę postawy Rosji po dzisiejszych rozmowach. W Planicy skończyła się seria próbna przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. U podnóża Alp Julijskich jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza, który obserwuje zmagania naszych skoczków. Dzień dobry. Kto z naszej czwórki poradził sobie najlepiej? Gracja, szyk. No i ten skok. Dawid Kubacki, 131 metrów i zwycięstwo w kwalifikacjach. Trzeci lądujący metr bliżej, Piotr Żyła. Na świetnym 8. miejscu Aleksander Zniszczoł. Zabrakło czwartego do brydża, żeby nie było tak zbyt kolorowo. Kamil Stoch, który wczoraj skakał świetnie, dzisiaj na Doberdam ledwie 118,5 metra i niestety odległa lokata. Oby była to tylko podpucha dla rywali. Planica, Mateusz Ligenza, Radio Z. Początek kwalifikacji za niespełna pół godziny, a z Mateuszem połączymy się w wiadomościach o 18. Teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem. Antenę Radia Z przejmuje Beata Lubecka. Dzień dobry. Gościem Radia Z jest dzisiaj Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, kiedyś Partia Nowoczesna, a teraz szefowa koła parlamentarnego tejże partii, tejże, czyli Polski 2050. Dzień dobry. Witam serdecznie. To koło się ostatnio skurczyło, ponieważ odeszła Hanna Gill-Piątek. To tak gwoli przypomnienia. Referendum aborcyjne. To proponujecie wspólnie z PSL-em. To ma być jedna z tych priorytetowych spraw po ewentualnych wygranych dla opozycji wyborów na jesieni. Dlaczego właśnie tak? Dlaczego to referendum aborcyjne znalazło się wśród tych priorytetowych spraw? Wczoraj faktycznie pokazaliśmy listę wspólnych spraw, które dla nowego rządu do załatwienia i tam są dwie grupy spraw, jedna na pierwsze 100 dni dla nowego rządu, druga na kadencję. Ale ja pytam o referendum aborcyjne. Dlaczego uznaliście, że akurat wspólnie uznaliście, że trzeba takie referendum ogłosić, rozpisać? No i oczywiście również wydać pieniądze na to. Zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz obiecywali swoim wyborczyniom i wyborcom, że temat referendum trzeba będzie zaraz po wyborach, w ogóle kwestię aborcji zaraz po wyborach rozwiązać, zmienić to złe prawo, które w efekcie wyroku pseudo TK zostało wprowadzone. I jakby to jest kontynuacja tego, co mówili dotychczas. Zresztą i jeden, i drugi lider Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrze, ale czy to nie powinno być uregulowane ustawą? Był taki sondaż Ipsos dla OKO.press listopada 2022 roku. Aż 70% badanych poparło prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Ale jednocześnie bardzo wielu osób uznaje, że politycy nie mają już mandatu do bawienia się problemem aborcji i prawem aborcyjnym w Polsce i chce jednak podjąć tę decyzję w referendum. Ale to rozniecie spory na nowo, nie uważa pani? Sporem będzie, pani redaktor, jeśli Sejm przyjmie uchwałę zmieniającą prawo aborcyjne, a ona zostanie zawetowana przez pana prezydenta Dudę lub trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze, a czy wynik referendum jest wiążący na tyle, przepraszam, jeśli uznaliby Polacy tak, że trzeba rozszerzyć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży, że przepraszam bardzo, że nie można tego w żaden sposób podważyć? Już mówię, tak. Referendum w pewnych warunkach jest wiążące dla władz. I to jest pierwsza, bardzo ważna. To jest bardzo silny, konstytucyjny mandat, bo referendum zapisane jest w Konstytucji i tam jest również zapisane, że jeżeli odpowiednia grupa osób opowie się za odpowiednim stanowiskiem... No właśnie, musi być odpowiednia frekwencja. Musi być 50% frekwencji, ale to jest naszym zdaniem, po pierwsze, bardzo silny mandat,
który odbierze politykom prawo do gmerania przy prawie aborcyjnym. I jeżeli ktoś w przyszłości będzie chciał znowu bawić się z życiem i zdrowiem kobiety, to podnieść będzie rękę na taki silny mandat społeczny dużo trudniej. Ale PO czy Lewicy taki pomysł się nie podoba? No, ja zdziwiona jestem, jak wielu polityków w Polsce uważa, że wie lepiej. No, ja tego nie kupuję. Dla mnie obiecywanie ludziom zmiany, ja jestem osobiście za liberalizacją prawa aborcyjnego na wzór niemiecki. Ale czyli pani jest zwolenniczką tego, żeby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży, tak? Pod pewnymi warunkami, bo prawo niemieckie mówi o pewnej procedurze, która kobieta musi przejść, żeby móc z tego prawa do aborcji skorzystać. Tak? To jest kontakt z psychologiem, specjalistą. Ja kiedyś podpisywałam się w ramach ustawy przygotowanej przez Nowoczesną. Złożyliśmy taki projekt przygotowany liberalizacji na wzór niemiecki. Pamiętam. I dlatego tak. Trochę się jestem zdumiona, że pani teraz się jakoś tam odnajduje w tej Polsce 2050, która jednak skręca w prawo. Po tym aliansie z PSL-em. Nic nie skręcamy w prawo. Jak my jesteśmy partią radykalnie centrową, a radykalne centrum słyszy głosy zarówno z lewej, jak i z prawej strony i opiera się populizmowi. A populizmem jest dzisiaj udawanie, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę liberalizującą prawo aborcyjne. No pani redaktor, chyba pani w to nie wierzy, że Andrzej Duda podpisze się pod ustawą lewicy liberalizującą prawo aborcyjne, pozwalającą na wprowadzenie prawa do aborcji do 12 tygodnia życia płodu. No, wydawało się, że nie zawetuje Lex Czarnek 2.0, jednak zawetował. To może no, tutaj podpiszę. Myślę, że to jest jednak trochę innej wagi zmiana. Natomiast nawet jeśli założymy, że w jakimś cudem Andrzej Duda by taką ustawę podpisał, to gwarantuję pani, że zbierze się grono posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji lub Ziobrystów, którzy podpiszą się pod wnioskiem do TK, żeby te plany zabetonować. A w gruncie rzeczy Trybunał Konstytucyjny w kształcie dość prawicowym mamy do 2029 roku i póki co będziemy się z tym Trybunałem męczyć. A czy będzie ciąg dalszy, tej listy wspólnych spraw dla Polski 2050 i PSL-u? Czy limit już jest wyczerpany? Czy to, co wczoraj usłyszeliśmy od obydwu liderów, to już jest po prostu ta lista wspólnych spraw na pierwsze 100 dni i potem na całą kadencję i koniec? Nie, to jest przede wszystkim jakiś zaczątek. Aborcja przykryła oczywiście inne ważne rzeczy. Tam jest między innymi odpartyjnienie, wyrzucenie Obajtków, zastąpienie ich profesjonalnymi fachowcami, postawienie na głowę prokuratury odpolitycznionej, sądownictwa, całego aparatu, można powiedzieć, państwa, które dzisiaj zostało upartyjnione do podszewki. Ale to jest też podwyżki dla osób, którym inflacja zjadła pensje, na przykład nauczycieli. Tak, to jest również... A dla budżetówki też, czy tylko dla nauczycieli? To jest dla oczywiście tych grup budżetówki, które nie dostały przynajmniej w pierwszym zakresie tego wyrównania inflacyjnego, a potem rozpisania dla poszczególnych grup zawodowych. No nie tylko dla nauczycieli, to jest oczywiście szersza grupa osób pokrzywdzonych w efekcie inflacji i zaniedbań ze strony. Ale rozumiem, że kolejna taka ciąg dalszy tej wspólnej listy spraw do załatwienia jeszcze będzie, tak? Znaczy, tam w ogóle są też duże rzeczy, bo tam jest reforma edukacji. Dzisiaj dzieciaki, ofiary, można powiedzieć, reformy Zalewskiej razem ze swoimi rodzicami cierpią z powodu tego, co dzieje się w oświacie. Więc na pierwszy rzut stawiamy reformę edukacji, której symbolem ma być znajomość płynnego angielskiego po podstawówce. To jest także cały szeroki blok dotyczący transformacji energetycznej i bezpieczeństwa żywnościowego, ale to są też zmiany w gospodarce pod hasłem proste podatki, tak? Dobrze, to o tym jeszcze porozmawiamy w części internetowej, ale jeszcze w części radiowej chciałabym zapytać na koniec, kiedy wspólna lista z PSL-em? No teraz liderzy zapowiedzieli, że jesteśmy po rozmowach eksperckich i w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej powołane zostaną zespoły polityczne, które zaczną już rozmawiać o tym, czy możliwy jest wspólny start w kolejnych wyborach. Czyli to jeszcze nie jest przesądzone, rozumiem, tak? Czy jest przesądzone?
No teraz, wie pani, takie rozmowy też zwykle trwają i no, dadzą obraz, czy to porozumienie jest możliwe i przede wszystkim, czy jest możliwe z poparciem społecznym, bo chciałam powiedzieć, że na ten blok czekają Polacy. Że w naszych badań i obserwacji wynika, że taki blok koalicyjny mógłby zyskać poparcie nawet 16% społeczeństwa. I być samodzielnie mielibyście poniżej 10%, tak. No nie, to chodzi o to, pani redaktor, żeby dzisiaj nikt nie, chociażby nie, żeby stworzyć takie bloki, które są w stanie zapewnić nam zmianę władzy, bo naszym celem jest realizacja programów. Aby to było możliwe, musimy doprowadzić do zmiany władzy. I z tego względu mówiliśmy, że opozycja musi iść nie na jednej liście, ale na dwóch, trzech blokach, bo no one tak, są... No tak, i będą prawdopodobnie trzy. I tutaj muszę postawić pauzę. Od teraz już tylko będziemy już tylko na Facebooku, na radio.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. A przypomnę, że gościem Radia Z jest wiceprezeska Polski 2000, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Henning-Kloska i szefowa koła parlamentarnego tejże partii. A czy wasz elektorat na pewno to zaakceptuje, alians z PSL-em? Bo czy ten sposób uprawiania polityki przez lokalnych działaczy PSL-u to nie jest dla waszych wyborców i dla was wcześniej przykładem, że polityka nie powinna tak wyglądać? Wydaje mi się, że dla wyborców najważniejsze jest to, co zaproponujemy. I to, co zobaczyliśmy w dokumencie 3 plus 3, to jest wiele postulatów, z którymi Polska 2053 lat chodzi, głosi i mówi, że są to priorytety. Dobrze, pani poseł, czy to nie był akt desperacji jednak z waszej strony? Bo średnie poparcie dla was w lutym zjechało poniżej 10%, do 9,3%, jak podawał portal Wybory EU. Prawdziwe sondaże są zwykle przy urnie, tak, tak. I one wiem. Potrafią bardzo odpowiadać od sondaży, które coraz częściej mają kreować rzeczywistość, a nie ją odzwierciedlać. Ale myśmy zapytali nasz elektorat istotnie, czego oczekują i największa grupa naszych wyborców zapewne chciałaby samodzielnego startu, ale jeśli już wybierać między różnymi wariantami koalicji, to wspólny start z Polskim Stronnictwem Ludowym był tym wskazanym przez naszych wyborców jako najbardziej akceptowany. No tak, ale zawsze Polska 2050 się pozycjonowała jako ta partia, która jest właściwie w pozycji do tych, którzy już rządzili. PSL rządziło i z SLD rządziło i z Platformą rządziło. Wielu młodych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego nigdy jednak nie miało wpływu na kluczowe decyzje, które zapadały w państwie, a również ta zmiana pokoleniowa w Polskim Stronnictwie Ludowym dzisiaj zachodzi. No, Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem pracy, z tego co pamiętam, w rządzie Donalda Tuska. To chyba jednak miał wpływ na wiele spraw. Waldemar Pawlak był wicepremierem, cały czas jest w PSL, przepraszam bardzo, jest chyba szefem Rady Naczelnej. Dla nas jest to jednak szansa na zmianę pokoleniową, bo Władysław Kosiniak-Kamysz jako 41-latek i Szymon Hołownia jako 46-latek patrzą na świat w nieco inny sposób niż osoby, które dzisiaj przechodzą w wiek emerytalny. I w gruncie rzeczy to jest pewne wyzwanie i patrzenie w przyszłość i mam nadzieję, że starsi politycy staną również po ich stronie jako liderów młodego pokolenia. A czy na tych listach wspólnych, bo zakładam, że to jednak będzie wspólna lista, wszystko na to wskazuje, czy również znajdą się miejsca dla porozumienia i agrounii? Nie mamy takich planów, nie ma takich rozmów. Szymon Hołownia nieraz komentował i mówił, że nie widzi wspólnego startu z agrounią ani porozumieniem, więc nie ma takiej przestrzeni dzisiaj do rozmów. Słuchacz pyta, czemu z każdym kolejnym sondażem Polska 2050 jest coraz niżej? Czym to jest spowodowane? Czy to jest wina mało charyzmatycznych liderów, czy może słabość przedstawianego projektu, jakim jest ten cały ruch Polska 2050? Nasz lider Szymon Hołownia, zarówno jak i Kosiniak-Kamysz, utrzymują bardzo wysokie zaufanie społeczne. Ja życzę również innym liderom, by tak wysokie zaufanie społeczne utrzymywały. Z tego co pamiętam, to jednak na czele rankingu to cały czas ostatnio był prezydent Duda, a zaraz za nim Mariusz Błaszczak.
To zależy, który sondaż oczywiście. CBOS-u wywindował mocno polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jakby spojrzeć jednak na zaufanie do Szymona Hołowni czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jest bardzo duże poparcie i zaufanie społeczne, a jednak bardzo niski ten odsetek osób, które nie mają zaufania. No tak, ale w sondażach, też już o tym mówiłam, no to spadliście poniżej 10%, a PSL oscyluje na granicy progu wyborczego. No rozumiem, że dla PSL-u to absolutnie jest wskazany taki alians, taki sojusz, no bo istnieje ryzyko, że jednak mogłoby do tego dojść, że po raz pierwszy PSL nie znalazłoby się w parlamencie, polskim parlamencie. I statystyki pokazują, że to by mogło dać zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwości, a do tego pani redaktor nie może dojść, bo trzecia kadencja PiS-u to jest naprawdę nie do zaakceptowania sytuacja zarówno dla mnie, jak i naszych wyborców. Więc dzisiaj, tak jak powiedziałam, żeby realizować jakiekolwiek programy, a my je pokazaliśmy bardzo szeroko, jak widzimy zmiany w Polsce po PiS-ie, to kluczowym jest to, by te zmiany można było wprowadzać. Aby można było wprowadzać, trzeba wygrać z PiS-em. I wielokrotnie sondaże pokazywały, że w momencie, gdy PSL zostaje pod progiem wyborczym, to Prawo i Sprawiedliwość może wygrać i do tego nie można doprowadzić. Rozumiem. Czyli w takim razie Polska 2050 rzuca koło ratunkowe PSL-owi, tak? Polska 2050 chce przede wszystkim pokonać PiS. Aby to było możliwe, trzeba maksymalnie zoptymalizować siły po stronie opozycji i zachęcić wyborców do pójścia do wyborów. Moim zdaniem wybory w tym roku będą wygra ten, kto lepiej zmobilizuje swoje elektoraty. I sondaże dotychczas pokazywały jedno, że jeżeli opozycja pójdzie w paru wariantach, ale niezbyt szeroko i nikt nie zostanie pod progiem wyborczym, to wygra z PiS-em. Nie ma wariantów, by w takich warunkach PiS wygrał. Ale czy według konstytucji jednak nie jest tak, że rząd w pierwszej kolejności to będzie tworzyła partia, która wygra te wybory? No ale i musi mieć... Która zdobędzie najlepszy wynik i będzie miała najwięcej mandatów. Tak, to prawda. I w tej sytuacji trzeba mieć potencjalnego koalicjanta i trzeba mieć na uwadze, że potencjalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości jest koncesjonowana opozycja, czyli Konfederacja, która dzisiaj eliminując ze swoich szeregów osoby, które były antypisowe, daje jasny sygnał, w którą kierunku pójdzie z budowaniem rządu. Więc jeżeli ktoś oczekuje zmiany, to musi mieć na uwadze, że głosowanie na Konfederację to głosowanie na trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, to jeszcze powrócimy do sprawy programów. Natomiast chciałabym zapytać, czy pani wie, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym? Otóż wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjęło uchwałę korzystną dla prezes Julii Przyłębskiej, z tego wynika, że już nie trzeba wybierać i nie ma podstaw do tego, żeby wybierać jej następcę. Jak to napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze, czyli sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej posłanka Prawa i Sprawiedliwości, dzisiejsza uchwała, czyli de facto wczorajsza, większością głosów kończy sprawę. Kadencja prezes Trybunału Julii Przyłębskiej trwa do grudnia 2024, ale okazuje się, o czym piszą media, że zabrakło kworum podczas tego głosowania. To znaczy nie było wystarczającej liczby głosujących, żeby można było to głosowanie i tę uchwałę uznać za ważną, bo musiałoby zagłosować 10 z 15 orzekających w Trybunale Konstytucyjnym sędziów i w tym zgromadzeniu wzięło początkowo udział 10 sędziów, ale dwóch w międzyczasie odmówiło udziału w głosowaniu. To byli Bogdan Święczkowski i Piotr Pszczółkowski. Nie mam przecież żadnego regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, czy oni wystarczyło, że byli na sali, czy musieli głosować, bo to różnie jest zapisane, jak liczy się kworum. Natomiast oczywiście to jest skutek złego stanowienia prawa. To, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do takiego chaosu, w którym dzisiaj nie wiadomo, kto jest prezesem TK, no to jest już czubek góry lodowej. Natomiast w Trybunale dzisiaj trwa wojna ziobrystów z kaczystami, którzy tłuką się o to, czy kto będzie pełnił funkcję prezesa TK, bo wiadomo, że pan Święczkowski chciałby zastąpić panią Przyłębską i Prawo i Sprawiedliwość, doprowadzając do tego chaosu, totalnie nie tylko sfasadował Trybunał Konstytucyjny, ale także, jak widać, sprawił, że on dzisiaj nie jest w stanie podejmować żadnych wiążących decyzji. W zasadzie został sparaliżowany kompletnie. Dobrze, bo i tak wyroki tego TK w zasadzie są nieważne. No, w międzyczasie wpadła tam ustawa o Sądzie Najwyższym i ona, widać, że stała się przedmiotem targów, bo
pojawiały się komunikaty, że ta ustawa może pozytywnie zostać zaopiniowana przez TK w momencie, kiedy Kaczyński z Julią Przyłębską by ustąpił panu Święczkowskiemu. No, takich w demokratycznym państwie prawa, takie targi w Trybunale Konstytucyjnym nigdy nie mogłyby mieć miejsca. To pokazuje, gdzie jest polski wymiar sprawiedliwości po zmianach Zbigniewa Ziobry. A co się takiego stało, że prokuratura nagle zajęła się sprawą maili z prywatnej skrzynki ministra Dworczyka? No, to też wydaje się element dalszej wojny Ziobry z Morawieckim, bo dobrze wiemy, że Dworczyk jest człowiekiem Morawieckiego, a Ziobro toczy z Morawieckim wojnę. Natomiast ręcznie sterowana przez Ziobrę prokuratura nie podejmuje niewygodnych dla Ziobry tematów. Widać, ten stał się nagle wygodny w ramach wojenki, której w Prawie i Sprawiedliwości albo wzmocnienie swojej pozycji, albo miejsca na listach trwa. No, to jest naprawdę bardzo przykry obraz państwa, który funduje nam w ostatnich miesiącach Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to, że pan Dworczyk naraził na szwank dobre imię Polski i zagrażał naszemu bezpieczeństwu, korzystając w ważnych sprawach państwowych z prywatnej skrzynki, mało tego zdradzając tajemnicę państwową, czego dowodzą te maile, powinno dawno temu sprawić, że ten pan powinien zostać odwołany i nigdy więcej nie pełnić żadnej ważnej funkcji państwowej. No ale przecież minister Dworczyk już nie jest szefem kancelarii premiera. No ale zasiada tam, że tak powiem, chroniąc interesy. Rozumiem, że pani zdaniem powinien po prostu zostać od razu zdymisjonowany, a tak te maile wyciekały z tej skrzynki od 2 lat. No tak, no, powinien zostać od razu zdymisjonowany, a dzisiaj powinien nie mieć dostępu do żadnych ważnych, tajnych dokumentów, bo jest po prostu osobą nieodpowiedzialną, niepoważną i ja bym temu panu nie powierzyła obowiązków zajmowania się moim budżetem domowym, a co dopiero budżetem państwa. A kiedy pani ostatnio kupowała warzywa, pani poseł, jako gospodyni domowa? W sobotę na targowisku w Gnieźnie. I co, drogo było czy tanio? No drogo. Pozwoliłam sobie kupić 3 pomidorki i zapłaciłam 20 parę złotych. To taki rarytas na weekend. To po ile był kilogram? No właśnie tak jakoś, bo to były dosyć duże. No wiadomo, że jak pojawiają się smaczne... Ale nie pamięta pani, ile kilogram kosztował? To było powyżej 30 zł? Nie, 28 chyba. Bo rzepa dzisiaj na pierwszej stronie, Rzeczpospolita, na pierwszej stronie dzisiaj pisze, że po prostu na polskich bazarach pomidory kosztują nawet po 35 zł za kilogram. Ale to i tak nieźle, bo przynajmniej są dostępne. A w Wielkiej Brytanii na przykład już są reglamentowane, sprzedaż jest reglamentowana. No to wynika z różnych przyczyn. No ale warzywa de facto, no po takich cenach, no to są dostępne no, dla osób zamożnych. To prawda, znaczy generalnie mamy sytuację... A powinny jednak no, dla zdrowia dobrze jest, że w tej naszej diecie no, powinno być dużo warzyw przecież. Tak, znaczy w okresie zwłaszcza tej końca zimy, początku wiosny warzywa, które pojawiają się pierwsze, polskie, smaczne, najpierw spod folii, a potem już globalnie są bardzo drogie. Natomiast oczywiście drożyzna, która targa naszymi portfelami od no, kolejny rok, doprowadza do tego, że na dobre polskie warzywa, czy też dobre mięso nie stać już powoli, zwłaszcza osoby uboższe, emerytów, rencistów, których siła nabywcza portfela emeryckiego, czyli to ile mogą kupić za kolejną emeryturę, czy kolejną pensję, maleje. No, no dobrze, to jak w takim razie Polska 2050 chce zbijać inflację? Znaczy, po pierwsze trzeba doprowadzić do znaczy dzisiaj mamy sytuację w gospodarce taką, że z jednej strony spada nam portfel zamówień w przedsiębiorstwach, z drugiej strony rosną im koszty. By przedsiębiorstwa mogły podnieść pensje i wyrównać pracownikom inflację, trzeba pobudzić silnik inwestycyjny. My od dawna mówimy, temu służy między innymi... A co to znaczy pobudzić siły inwestycyjne? Uruchomić pieniądze na inwestycje w polskiej gospodarce. Takimi pieniędzmi są między innymi pieniądze z KPO. Krajowego
planu odbudowy, tak? Ale również rząd ma wiele narzędzi, którymi może stymulować i zachęcać do inwestowania. No na przykład uspokojenie sytuacji, bo dzisiaj przedsiębiorcy nie chcą inwestować w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie mają zaufania do rządu, który zmienia warunki gry w trakcie gry, a po drugie dlatego, że mają niestabilne podłoże, na którym tą gospodarkę mogą budować, a tym niestabilnym podłożem jest między innymi kryzys energetyczny i nasz rząd zamiast odblokować źródła, produkcję nowych źródeł energii, to cały czas trzyma to w garści, uniemożliwiając zarówno stawianie farm fotowoltaicznych, jak i coraz bardziej mniej opłacalnej fotowoltaiki. No dobrze, ale zakładając, że opozycja by wygrała, no to co moglibyście zrobić, żeby jednak obniżyć inflację? Co prawda... No, są prognozy, że ona będzie spadać jednak, ale no może nie aż w takim tempie. No, pik miał być właśnie w lutym. No, na razie jeszcze nie ma informacji GUS-u, więc... No, w lutym naturalnie inflacja będzie wyższa, ponieważ rząd wycofał się zbyt wcześnie z tarczy antyinflacyjnej, podnosząc od nowego roku podatki VAT na te właśnie koszty życia, jakim jest energia cieplna, energia elektryczna, paliwa. Aha, VAT 23%. Dokładnie tak, to było przedwczesne. Ale na razie przecież żywność ma zerowy VAT. Jeszcze przez pół roku. Jedyna żywność została na zerowym VAT-cie. Myśmy mówili, że ten zerowy VAT, czy ten niezerowy, bo Unia nie pozwala na zerowy, ale można było zostawić na te towary, o których mówiłam, VAT 5%. Poza tym mówimy wyraźnie, że trzeba uspokoić sytuację z surowcami energetycznymi. PiS krzyczał o Putin inflacji. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na ceny ropy czy ceny gazu, to one wróciły do poziomów z 2021 roku, a w taryfach trzymają się jeszcze. Dobrze, ale to już zostawmy, co zrobił PiS. Ale co wy chcecie zrobić? Przede wszystkim obniżylibyśmy ceny surowców, które przez nadmiarowe zyski Orlenu między innymi, ale także innych spółek są wciąż bardzo drogie, nieadekwatne. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla tak wysokich cen energii w Polsce, gazu czy paliw, bo baryłka ropy spadła do poziomu z połowy 2021 roku. Gaz podobnie. Dzisiaj można nabyć w cenach z 2021 roku, a w naszych taryfach ceny trzymają jeszcze się na poziomie szczytu. A jak je obniżyć? Są różne mechanizmy. Temu czyli... UOKiK i URE, które powinny chronić interesów obywateli. URE ma możliwość regulowania na przykład cen gazu, tak, dla szeregu podmiotów. Można by było rozszerzyć, co proponowaliśmy, taryfy regulowane energii o MŚP, samorządy, organizacje pożytku publicznego, tak by nie produkowały spółki nadmiarowych zysków, tylko żeby obniżyć ceny taryf, tak? PiS, rząd PiS woli wypracować nadmiarowe zyski, żeby zabrać je do budżetu i rozdawać według własnego uznania. To niestety pogarsza koniunkturę i warunki konkurowania polskich przedsiębiorstw. Dobrze, macie pomysł, a jaki Polska 2050 ma pomysł na, żeby rozwiązać kryzys mieszkaniowy? To my mówimy o tym, że trzeba budować tanie mieszkania na wynajem. Problem polega na tym... Ktoś się próbuje do pani dobić, dodzwonić. Tak, to kolega. Kolega, ale kolega z partii? Z partii, tak. Już go odłączyłam. Znaczy, problem polega na tym, że dzisiaj pomysły, które się pojawiają, niektóre mają kreować popyt, czyli zapotrzebowanie, tak, na mieszkania, nie rozwiązując problemu podaży, czyli ilości dostępnych mieszkań. A my mamy dzisiaj w Polsce niedobór mieszkań. Brakuje nam według statystyk na koniec 2022 roku około 2 milionów mieszkań. I my musimy znaleźć pomysł, jak wybudować więcej mieszkań. No i jak wybudować więcej mieszkań? My mówimy o tym, żeby wspierać budownictwo komunalne, tani najem przy użyciu jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy rozpoczęły już ten proces budowy tanich mieszkań na wynajem, ale problem polega na tym, że nie mają pieniędzy inwestycyjnych. I jeżeli dzisiaj przeprowadzimy też, co mamy w naszym 3+3, reformę finansów samorządów, one będą miały faktycznie więcej środków na inwestycje dostępnych, do tego
uprościmy prawo, by ten proces inwestycyjny mógł przebiegać szybciej, to jest to droga, którą powinniśmy naszym zdaniem podążać, czyli zwiększenie ilości mieszkań na rynku, a nie pchania pieniędzy do kieszeni deweloperów i banków. A w takim razie ten pomysł Donalda Tuska to jest pchanie pieniędzy do kieszeni banków i deweloperów? Niestety. Kredyt hipoteczny 0% oprocentowany na tym poziomie? Niestety oceniam właśnie ten projekt tak, że on ma wspierać nogę popytową, czyli zwiększać zapotrzebowanie na mieszkania, nie rozwiązując problemu ilości tych mieszkań. Co to oznacza? Że jeżeli będziemy mieli więcej chętnych, a mieszkań więcej nie będzie się budować, to naturalnie cena będzie rosła. To tak samo jak z gazem czy paliwem. Jak pojawił się problem na rynku i gazu brakowało, to cena rosła. Jak gaz został w Europie uzupełniony, to cena spadła. Dokładnie tak samo jest na rynku mieszkań. Jeżeli tych mieszkań w Polsce będziemy mieli wystarczająco dużo, to spadnie cena metra i spadnie cena najmu. Jeżeli dzisiaj mieszkań pod wynajem, choćby bardzo brakuje, dobrze, bo przyjechali to, to w takim razie, jeśli przejmujecie rządy i ile w takim razie w pierwszym roku wybudujecie mieszkań? Czy ile powstanie mieszkań po prostu pod rządami, zakładając, że głównie ma do powiedzenia najwięcej w rządzie Polska 2050? No najpierw trzeba rozhulać proces inwestycyjny. Dobrze wiemy, że przygotowanie... No to, to nie nastąpi tak. No półtora roku to jest przygotowanie, że tak powiem, inwestycji w Polsce budowlanych. Dzisiaj budownictwo nam stanęło, bo młodych ludzi dzisiaj... To w ciągu czterech lat ile przybędzie tych mieszkań? No to rozumiem, półtora roku to jest rozhulanie procesu inwestycyjnego, a potem... Generalnie trzeba określić, na jaki poziom inwestycji będzie stać samorządy i jak szybko zdążymy uzupełnić kasę samorządów, która została przez obecny rząd wypompowana. Ta reforma samorządów pozwoli odbudować te inwestycje, ale trudno mi dzisiaj oszacować skalę, bo w gruncie rzeczy nie wiemy, w jakim stanie zastaniemy budżet państwa, skoro część tego budżetu jest poza kontrolą parlamentu. Pytania od słuchaczy są, czy uważa pani, tak jak Michał Kobosko, czyli pani kolega partyjny, że szaleni politycy chcą likwidować gotówkę? Nie jesteśmy zwolennikami absolutnie likwidacji gotówki. Jesteśmy zwolennikami zwiększania dostępności bezgotówkowych rozliczeń. A to jest co innego. Gotówka w Polsce będzie, jest i będzie. Zapewniona jest konstytucyjnie i być musi. Bo zarówno no to w takim razie chyba pani lider pani partii czegoś nie doczytał, nie był dostatecznie poinformowany, ponieważ będąc w tym studiu, rozmawiając z Bogdanem Radmanowskim w gościu Radia Z, mówił, że trzeba jak najszybciej skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy. Szymon Hołownia tłumaczył, co miał na myśli. Wypowiedział się może nieprecyzyjnie. Nie powiedział dokładnie tak. Zadane mu zostało pytanie, czy trzeba jak najszybciej skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy. On powiedział tak. Słyszałam potem jego wyjaśnienia w tej sprawie. Chodziło mu dokładnie o to, o czym mówię, czyli zwiększenie dostępności bezgotówkowych form płatności, bez wycofywania się z gotówki, która będzie dostępna. A to, że pieniądz cyfrowy wypycha gotówkę, to dobrze widzimy, bo taka jest tendencja. Faktycznie wielu młodych ludzi lubi posługiwać się zarówno kartami, jak i blikiem, innymi formami bezgotówkowymi. I taka jest kolej rzeczy. Natomiast gotówka jest, pozostaje i nikt nie zamierza jej wycofywać, bo co innego jest wypieranie pieniądza cyfrowego czy bezgotówkowych form płatności przez te bezgotówkowe formy płatności gotówki, a czym innym jest zabronienie obrotu gotówkowego. Tego nikt w Polsce 2050 nie planuje. Jacek pyta, jak mam wierzyć w waszą praworządność, zasady, jak ciągle macie afery? PKW wyśmiało wasze sprawozdanie finansowe. Wojciech Maksymowicz, czyli lekarz w PRL-owskim stylu, obcesowy wobec dziennikarzy. No i hit, olewacie, tutaj jest tak napisane, olewacie, no czyli po prostu no, nie przestrzegacie może tak statutu własnej partii. Nie znam żadnych zarzutów dotyczących statutu naszej partii, a więc ciężko mi się do tego odnieść. Moim zdaniem przestrzegamy, wręcz jako członkini zarządu zawsze stoję na straży. Dobrze, a czy można jednocześnie zasiadać w zarządzie krajowym i jednocześnie we władzach regionalnych?
Nie w tej samej kadencji, a w różnych kadencjach tak. Tam mamy zapis wyjaśniający, że w trakcie trwania procesu wyborczego może się to pokryć. Tak, no bo czyli rozumiem, że to, że Michał Kobosko, Joanna Mucha i Maciej Żywno zasiadają właśnie i w zarządzie krajowym Polski 2050, a od miesiąca zasiadają we władzach regionalnych ugrupowania. Nieprawda. To jest zdolne, zgodne ze statutem partii, czy nie jest? Michał Kobosko, Joanna Mucha i Maciej Żywno są członkami zarządu krajowego, nie zasiadają w zarządach regionalnych. A Maciej Żywno? Też nie. Nie zasiada. Nie zasiada. Jest członkiem zarządu krajowego. Jeżeli chodzi o PKW, cóż mam powiedzieć? Jeżeli PKW na etapie odrzucania naszego sprawozdania finansowego nie przedstawiła żadnych dowodów. Myśmy obalili całą uzasadnienie PKW, po czym pojawiły się nowe okoliczności w sprawie, do których nie mieliśmy okazji się odnieść. A te okoliczności są takie, że ze strony stowarzyszenia ściągnięto zdjęcia, które mają być dowodem na działanie partii. No, nasza partia została zarejestrowana w 2022 roku prawomocnie. Natomiast sprawozdanie, którego się od nas oczekuje, dotyczy roku 2021, kiedy partia nie działała. Działało stowarzyszenie, ono miało prawo działać. W Polsce prawo konstytucyjne przewiduje wolność zgromadzania się. Kto chce, należy do stowarzyszenia, kto chce do partii. PKW jako organizacja, jako instytucja w zasadzie podważa konstytucyjne prawa obywateli do zrzeszania się według własnego uznania. Będziemy odwoływać się do tego, do Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A Marek pyta, kiedy ujawnicie, skąd macie pieniądze na, to jest napisane na lewym kącie, myślę, że chodzi o to konto stowarzyszenia właśnie, i kto finansuje to stowarzyszenie? Wszystkie nasze sprawozdania zostały złożone zgodnie z prawem. Stowarzyszenie złożyło swoje. Zresztą bardzo dziękuję. Stowarzyszenie prowadzi bardzo wiele bardzo ważnych akcji. Wspiera osoby w kryzysie bezdomności, wspiera uchodźców, organizuje szereg akcji ekologicznych wspierających seniorów. Teraz produkują świece okopowe dla frontu w Ukrainie. To jest szereg bardzo ważnych. Wspiera naukę, edukację dzieci z pieczy zastępczej. To jest szereg bardzo ważnych, potrzebnych społecznych akcji, które w ogóle nie mają charakteru politycznego, ale sprawozdanie ze swojej działalności złożyli zgodnie z obowiązującym prawem do instytucji, do której powinni złożyć, rozliczając każdą złotówkę, bo to obywatele szeroko wspierają nasze stowarzyszenie, płacąc na te wszystkie akcje, o których mówiłam. Partia, która została prawomocnie zarejestrowana w 2022 roku, co miesiąc publikuje swoje wpływy na swoje rachunki na swojej stronie w BIP-ie, natomiast oczywiście kończymy przygotowanie sprawozdania, ono zostało poddane już audytowi, przekazane audytorowi i no, zgodnie z prawem to sprawozdanie pierwsze za 2022 rok z pełnym rozliczeniem finansowym trafi niebawem do PKW. Czy była pani za tym, żeby zakazać bogaczom latania prywatnymi samolotami, w których razem z obsługą jest często mniej niż kilkanaście osób, a no biedni ludzie na rowery dla klimatu, a ci najbogatsi mogą emitować CO2 i patrząc z góry właśnie na tych, no, którzy mu się dużo gorzej powodzi. Osobiście staram się nie latać, jeżdżę pociągami, które są najmniej emisyjnym transportem. Czy w ogóle nie lata pani samolotami, tak? Rzadko, bardzo rzadko. No jeżeli muszę dolecieć gdzieś, gdzie nie jestem w stanie dojechać innym środkiem transportu, to zdarza mi się skorzystać, ale jest. Ale to na wakacje pani lata pewnie, nie? Czy nie? No, w ostatnim czasie przemieszczałam się innym środkiem transportu niż samochodem. Tak. Ale on też jest emisyjny. No niestety i tu jest kwestia poprawy faktycznie środków transportu, całej dostępności pociągów w Polsce, kolei, zarówno w ramach naszego kraju, jak i europejskich połączeń, poprawy szybkości. Ja osobiście między Wielkopolską a Warszawą najchętniej poruszam się pociągiem. Problem w tym, że one dzisiaj jeżdżą nieregularnie, one dzisiaj często zmieniają rozkład jazdy, one dzisiaj często się spóźniają, zdecydowanie zbyt często, no i dla wielu obywateli są niedostępne pod kątem cenowym. A do Sejmu na obrady też pani zawsze przyjeżdża pociągiem? Staram się, jak tylko mogę. Staram się.
A i nigdy się nie zdarzyło, że przyleciała pani samolotem na przykład? Nie, samolotem nie latam. Z Poznania do Warszawy to nie ma najmniejszego sensu. Faktycznie szkody środowiskowe są zbyt wysokie w stosunku do tempa przemieszczania się. Natomiast zdarza mi się wsiąść w samochód, jeżeli z jakiegoś spotkania nie jestem w stanie dojechać na rozpoczynające się posiedzenie, to oczywiście przemieszczam się również samochodem, bo nie zawsze ten pociąg jest dostępny. Natomiast zakazywanie lotów ustawą dzisiaj absolutnie nie. No, jakby dokładnie z tego powodu, o którym mówię, tak samo jak jakieś zakazywanie jedzenia mięsa, czy inne tam tematy, które były sugerowane. Nie mamy takich planów. No ale przecież nie ma takich planów, żeby zakazać jedzenia mięsa. No. Nie. Ja rozumiem, że to są jakieś rekomendacje brytyjskich naukowców. Tak. To w ramach. Czyli ja staram się, zachęcam innych do podróżowania pociągiem jako tym nieemisyjnym środkiem lokomocji. No i ceny biletów powróciły do stanu sprzed, znaczy z początku roku, no. Sprzed stanu podwyżek. Wybieramy się rodzinnie niebawem do Trójmiasta i stwierdziliśmy, że pociąg to będzie najlepszy transport, z którego możemy skorzystać i nawet te rodzinne bilety wróciły do w miarę normalnych cen. Dziękuję za spotkanie. Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050 była z nami. Życzę w takim razie udanej podróży do Trójmiasta z rodziną, a dziś dobrego wieczoru po prostu. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do usłyszenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radiu Z i na player radioz.pl.